ojciec w swoich pamiętnikach, bo tata zostawił memuary, notuje Boguś na treningu na stadionie Marymontu. Wybiega na murawę, pęka but. I to był pęk. Anna Lisiecka, bardzo miło. No powiem o sobie, przyjaciel Bogusława Kaczyńskiego. Przyjaciel. I pani napisała książkę o Bogusławie Kaczyńskim. Nie jest to też pierwsza książka? Nie jest to pierwsza. Najpierw pierwszą książką była książka o Lodzie Halamie, gwieździe przedwojennego filmu i rewii, przedwojennej rewii, która była rewią wielką, sale rewiowe. Były to sale na 2000 osób. Rewia bardzo profesjonalna, a Loda śpiewała i tańczyła z Eugeniuszem Bodo, innymi wybitnymi artystami i grała między innymi w pierwszej przedwojennej koprodukcji z Hollywoodem Kocha, lubi, szanuje, a poznałam ją dzięki Bogusławowi Kaczyńskiemu. Później napisałam książkę o wakacjach 1939 roku, która tak jakoś dziwnie ciągle powraca do nas. No i przez ostatnie 2 lata pracowałam nad książką o Bogusławie Kaczyńskim. Dlaczego się pani zdecydowała na tą książkę? Dlatego, że znałam go, że jego odejście było dla mnie przedwczesnym odejściem i w końcu zgłosił się do mnie prezes Fundacji Orfeo z pytaniem, czy nie chciałabym napisać. Ja wtedy od razu powiedziałam, ale oczywiście tak. Zbigniew Napierało, a który zresztą wylansował Bogusława Kaczyńskiego, kiedy był młodym dyrektorem telewizji w Poznaniu, powiedział, mamy bardzo dużo dokumentów, mamy listy Bogusława od gwiazd i do gwiazd i mamy także diariusz ojca i bardzo, bardzo wiele dokumentów. Tak więc było wiele dokumentów, no a ja znałam Bogusława przez dobrych 20 lat, jego najlepszego okresu, myślę. Tak, to była bardzo ciekawa dla mnie praca nad tą książką. Czy w takim razie tą książkę dla pani się pisało łatwo, czy jednak pani konfrontowała jakieś osobiste właśnie rzeczy z jakimiś dokumentami i coś tam się jednak... Zawsze lepiej jest pisać o kimś, kogo się zna. To znaczy, jeśli piszemy o pisarzu, to przynajmniej twórczość dobrze musimy znać. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że wszystko się wie o bohaterze, nawet jeżeli się go znało po przyjacielsku bardzo dobrze. 2 lata rekonstruowałam. 2 lata, które stanowiły taką przerwę pomiędzy ukończeniem przez niego średniej szkoły muzycznej w Warszawie. To była pomaturalna szkoła muzyczna, do której uczęszczały kobiety, które wcześniej skończyły wyższe studia, wybitne śpiewaczki. Później Zdzisława Donat, która skończyła Politechnikę, też chodziła do tej średniej szkoły muzycznej razem z Bogusiem. A wcześniej chyba ukończyła tę szkołę Hanna Lisowska, może też równocześnie z nim się uczyła, która już miała dyplom pedagoga na Uniwersytecie Warszawskim. No, ale ja rekonstruowałam, musiałam zrekonstruować 2 lata, no i o tym też piszę. Rekonstruowała pani i Bogusław Kaczyński pochodził z Białej Podlaskiej i teraz miasto się cieszy, że stąd pochodzi. I jakie znaczenie dla jego życia miało to, gdzie się urodził i czy go ukształtowała ta miejscowość Biała Podlaska? Jak na niego to? Ja myślę, że go ukształtowała na równi z tym, jak go ukształtowała Warszawa, do której przyjechał, Warszawa Podwilżowa, w której występowali najwybitniejsi artyści. No ale wyjechał z Białej, w której przeżył całe swoje dzieciństwo i całą młodość szkoły średniej. Bo był w Białej Podlaskiej do jakiego wieku Bogusław? Wyjechał po maturze.
a był z pokolenia odwilżowego. Także stąd był tutaj, czytał pierwsze dobre i niedobre książki, pierwsze zbuntowane wiersze Małgorzaty Hilar. Tutaj chodził na nowe polskie kino, do tutejszego kina. Jeździli na wagary do Serpelic i na biwaki do Serpelic. Nie był takim wzorowym uczniem, co też było fajne, że był człowiekiem, który miał różne stopnie, to znaczy nie był takim prymusem, ideałem. To też było miłe spotkać się z tymi świadectwami. Jego dziadek urodził się tuż po powstaniu styczniowym. Ojciec tego dziadka, czyli pradziadek Bogusława, walczył w oddziałach księdza Brzuski. No i to też pod tym względem, można powiedzieć, ukształtowały go tutejsze tereny. Bo po pierwsze Gawenda jako sposób spędzania czasu wolnego, rozmowa i gawenda. Dzisiaj się tego nie uprawia, bo się śpieszymy, prawda? Słuchamy raczej nośników elektronicznych, rozmawiamy poprzez nośniki elektryczne, ślemy maile, smsy. A wtedy siadało się przy stole, dziadkowie opowiadali, czytali książki. No więc tak, jego dziadek go ukształtował, ale też ukształtował jego poczucie korzeni. Z Białą, z księdzem Brzuską, którego ja już znam tylko jako postać sztandarową powstania styczniowego, a tam ten ksiądz Brzuska był po prostu bardzo dobrym dowódcą włościańskich oddziałów z południowego Podlasia i ziemi łukowskiej. Tak, tak, on bardzo wiele zawdzięcza Białej i tej przedwojennej historii Białej, w której powstała przecież na pięciolecie niepodległości w 23 roku Podlaska Wytwórnia Samolotów, której ojciec Bogusława był lakiernikiem, rzemieślnikiem pierwszego stopnia, zarabiając tutaj fantastyczne honoraria, fantastycznie, bo pracował na akord. Mógł wybudować dom rodzinny. Ojciec był takim self-made manem, można powiedzieć. Podobnie zresztą jak stryj Bogusława, Władysław, brat matki, który ukończył szkołę Wallenberga. No tu się poczęli w Białej i tak się ułożyła historia, że mogli spełniać rozmaite swoje ambicje. Tak, ojciec Bogusława miał tylko małą maturę, ale mała matura przedwojenna. To było, jak już potem miałam okazję się przekonać, no niekiedy tyle co duża powojenna. Moja babka też miała małą maturę i mogła z tą małą maturą wstąpić do seminarium nauczycielskiego i uczyć dzieci, także to było bardzo dużo. Zachęcamy mieszkańców, nie tylko mieszkańców, do zapoznania się z tą lekturą. No ja zachęcam bardzo i do takiego wspólnego spotkania się z kimś, kto był bardzo otwarty, bardzo miły. Kochał Białą, kochał Serpelicę i zawsze przyznawał się do Białej, zawsze podkreślał to, że jest bielszczaninem. Czy pani, tworząc tą książkę, często bywała w Białej Podlaskiej? Jak pani się podoba Biała Podlaskiej? Ja wcześniej bywałam w Białej Podlaskiej. Jeszcze było wtedy wiele domów podlaskich, Boguś mnie przywoził. Po śmierci byłam na pogrzebie ojca Bogusława. No a potem jeździliśmy do Serpelic, chodziliśmy po Białej Podlaskiej, przychodziliśmy na cmentarz i opowiadał mi o swoim domu rodzinnym, w domu, w którym wzrastał, który właśnie miał taki przy ulicy Pocztowej, nieistniejący już, ale sfotografowany, zdjęcie wielkie, w dużym formacie jest na wystawie. Podlaski dom właśnie, Boguś mówił, jak szkoda, że tych domów podlaskich jest coraz mniej, tego budownictwa podlaskiego. Rzeczywiście jest go trochę za mało. No a ja jeszcze widziałam więcej tych domów. Tak, no zmienia się miasto, zmieniają się ludzie, zmienia się cywilizacja. Na szczęście pięknie się odbudował park po Radziwiłłowskiej, te resztki budowli pałacowych. Właśnie pytanie a propos Bogusława Kaczyńskiego. Jaki miał stosunek do nowoczesności? On był bardzo nowoczesny. No to, że kochał Nowy Jork, to znaczy, że był nowoczesny. Tak, ale co wcale nie musi iść w sprzeczności z
miłością do przeszłości. Tak jest. Bogusław Kaczyński miał telefon komórkowy? Miał telefon komórkowy. Miał telefon komórkowy, umarł w 16 roku. Tak, ja zmieniałam numer i on potrafił znaleźć kolejny mój numer telefonu komórkowy. Mało tego, istnieją na Facebooku, proszę pana. Człowiek nowoczesny, który uwielbiał też tradycyjną muzykę, operę. No i który mówił, że właściwie jest człowiekiem synem fin de siècle. Nie wiem, co to znaczy, to prawda, ale... Przełom wieku. No, przełom wieku, tak. Przełom wieku, tak. Tak, przełom wieku 19 i 20. Dobrze. No tak, bo urodził się w 42. Jego dziadkowie pamiętali tamte piękne i straszne czasy. No, piękne i straszne, bo akurat ludzie stąd byli wywożeni w głąb Rosji. To był te bieżeństwo, eksodus, prawda? Potem wracali do zrujnowanych domów. No, ale młodsze pokolenie zna to tylko jako opowieść o złym wilku i oby tak pozostało. Jak słyszymy, to jest bardzo osoba bardzo bogatą historią i do tego trzeba przeczytać książkę. Tak, taki prawdziwy humanista, otwarty absolutnie na wszystko. Dziękuję.